To, że uwielbiam gry pixel art, to wiecie. To, że uwielbiam rogale, to też wiecie. Takie gry, gdzie jak się przegrywa, to 90% naszego progresu idzie po prostu do kosza. Lubię też strzelanki oraz gry z gatunku survival, a ta mała, niepozorna produkcja miesza to wszystko i dodaje jeszcze klimat, trochę przypominający, można powiedzieć, Stalkera, trochę też Escape from Tarkov, czyli przed wami już wczesny dostęp gry Zero Severed, która w sumie w większości wykonana jest przez jednego autora. Ten tytuł już opisywałem kiedyś w formie demka, no ale no właśnie, to było demko. Wtedy też słyszałem ploty oraz informacje na Discordzie tej gry, że wyjdzie dopiero na początku 2023 roku. A tutaj sru, niespodzianka i grę mamy we wczesnym dostępie w listopadzie 2022. Szczerze, mimo mojego podjarania tym tytułem lekko, odczułem też, jakby to było trochę zrobione pod kasę. Hej, gra ma wielkie zainteresowanie, to wychodzimy z nią wcześniej. Zero Severed ładnie nam nawiązuje właśnie do sprawy skażeń i to nie jest tutaj inaczej zrobione, jesteśmy świeżym mięsem armatnim w bunkrze, strażnicy cisną z nas ostro, że z tego postapokaliptycznego świata pewnie nie wrócimy. Niestety, gierka jest dość droga, 92 zł, bez przeceny premierowej do wczesnego dostępu, czyli około 21 euro, powiedzmy. Nie mało, nie dużo, no można powiedzieć, że jak za tytuł pixel art to troszeczkę sporo. Warto zaznaczyć, że gra sfinansowała się też Kickstarterem, gdzie wsparło ją 659 osób. W bunkrze możemy znaleźć wydział medyczny z lekarzem, który sprzeda nam różne prośki, ale też kombinezony odporne na anomalie, na skażenie oraz narzędzia naprawcze do broni i pancerzy od lekarza. Znajdziemy też barmana, który sprzeda trochę amunicji podstawowej, trochę pukawek podstawowych i trochę jedzenia. Do tego mamy sypialnię, gdzie możemy się przespać i wydział Zielonej Armii, zalążka jakby prawdziwej wojskowości. Trochę parskłem śmiechem, gdy autor w pierwszym devlogu powiedział, że gra musi mieć dobry system ekwipunku, gdy ma, trochę powiedzmy średni. Przy takiej ilości klamotów, jakie spotkamy, mikrozarządzanie tym ekwipunkiem jest naprawdę niesamowicie irytujące, rozciągnięte, gdzie brakuje takich podstawowych opcji, jak na przykład porozrzucanie tych wszystkich przedmiotów za pomocą jednego kliknięcia w ekwipunku. Podobnie jak dzielenie itemów na części nie jest za bardzo wygodne, a pop-upy interfejsu nieco zbyt wydłużone. To, co jednak piękne w tej grze, co można nazwać wręcz małym klimatycznym arcydziełem, to właśnie klimat. Groza, strach, czy coś nam nie wyleci zza rogu, czy gdzieś za drzewem nie stoi jakiś łowca, który przywali nam nagle ze strzelby albo z czegoś. Z drugiej jednak gra jest statyczna i gdy wiemy, ilu przeciwników występuje i gdzie na daną lokację, to możemy to niestety już przewidywać. No, że wtedy już jest bezpiecznie, bo tylu ich porobiliśmy. Ale jednak dalej, wyobraźcie sobie teraz, że gracie w tę grę i za oknem robi się nagle coraz ciemniej. Ale patrzycie na zegarek? Jest przecież 13 godzina, więc jak to? Zaglądacie za okno, a tam coś przysłania słońce. Myślicie sobie, mech, pewnie zaćmienie raz na 375 lat, ale ja wolę grać w grę niż to oglądać, mech. A to nie. To nie jest zaćmienie słońca, to jajca, gigantyczne jajca klimatu tej gry. Wchodzicie do fabryki, patrzycie 6 trupów, każdy full staff, z masą super broni, amunicją i tak dalej. Myślicie głosem Tytusa bomby, sorry za mocne słowa, coś ich rozjebało. I zastanawiacie się, czy to dalej tutaj jest. Gra posiada kilka biomów, do których możemy się udać pociągiem, jednak by wrócić do bazy z, powiedzmy, tym, co zebraliśmy, musimy na mapie udać się do punktu ekstrakcji. Dopiero stamtąd w całości wyniesiemy loot, doświadczenie, przedmioty. Jeżeli padniemy, budzimy się z powrotem przed bunkrem, ale leciutko później oczywiście bez całego tego lootu. To, co jednak robi bardzo solidną robotę, to późniejsze mapy niż początkowy lans. W nim głównie znajdziemy tartak i małą wioskę z siedzibą bandziorów, ale pod lasem znaleźć możemy też jaskinię guli. Na innych mapach również znajdziemy podlokacje, na przykład w centrum handlowym możemy znaleźć parter, wjeżdżając czy wchodząc jakby schodami ruchomymi wyżej. W obozowisku pod lasem znajdziemy też szaleńca, który gromadzi masę złomu, jaki możemy kupić za zrobienie dla niego prostego zadania. Ale też znaleźć możemy podziemne lokacje, w biomie bagiennym znajdziemy całe tunelowisko. To ciekawi, podobnie jak cała mechanika, możemy mieć rany obniżające nam zdrowie, możemy krwawić, możemy, no nawet musimy iść spać czasami, jeść, pić, a także zadbać o niski poziom napromieniowania. I te wszystkie statystyki z cyklu, że jesteśmy na przykład zmęczeni, głodni, no przede wszystkim wpływa na to, jak dużo przedmiotów możemy ze sobą nosić, więc no trzeba się albo przygotować na wyprawę, albo też iść w takie miejsce, gdzie znajdziemy dużo jedzenia i wody. Jeżeli jest wysoki poziom napromieniowania, to wsadzenie sobie wacików w uszy
Niestety nic nam tutaj nie da, bo zaczynamy krwawić z uszu tak po prostu. Targamy lód do bazy, amunicję, bronię, możemy też przerabiać na scrap, ale tylko w bazie i tworzyć swoje własne przedmioty, jeżeli damy radę i mamy odpowiednie doświadczenie oraz odpowiednie wyposażenie tej bazy. Awansujemy w niektórych prosto wykonanych umiejętnościach, czyli po prostu więcej biegamy, więc potem więcej biegamy. Oraz w rankingu w bazie, mając wtedy dostęp do nowych pukawek, do nowych modyfikacji. Niestety trochę do absurdu posunięto niektóre kwestia, na przykład broni i pancerze liczone są tutaj, jeżeli chodzi o ceny, w 100 000 rubli albo 10 000 rubli. Mam na myśli kilkudziesięciu tysiącach rubli. Niezłą też tutaj mają inflację. W miejscach również potrzebne są niektóre klucze, takie jakie możemy znaleźć w różnych innych bazach, czy powiedzmy bardziej w innych budynkach, tego typu sprawach. I po prostu jeżeli mamy klucz, to możemy otworzyć jakieś przejście dalej. Przepięknie działa za to balistyka, mimo tak prostej gry. Bronie różnie kopią, mają takie jakieś, powiedzmy, modyfikacje, które sprawiają, że troszeczkę mniej kopią, albo mają na przykład szybsze schodzenie się celownika, tak? Mogą się zacinać w ramach różnego stopnia zużycia. Mamy różną amunicję różnego typu, różne też medykamenty, różne rodzaje apteczek. Jedne leczą troszeczkę szybciej, inne wolniej, inne na przykład potrafią zatamować krwawienie, inne nie. Mamy różne rodzaje jedzenia. Cały ten system działa bardzo fajnie, bardzo satysfakcjonująco, gdy sprzątniemy jakiegoś full staffa jednym strzałem gdzieś tam ze snajpy, ale wytrzymałość pancerzy tych dobrych przeciwników też robi wrażenie i wymaga trochę zabawy. Naprawdę to nie jest 1, 2, 3 strzały, czasami jest to troszeczkę więcej, ale też nie jest to pociągnięte do granic absurdu, żeby wywalać w typa cały magazynek. Oczywiście, jeżeli strzelamy na przykład ze strzelby z bardzo daleka, no to wiadomo, że ten pocisk jak do niego dolatuje, to zadaje mu niewielkie obrażenia. Niewiele wyciągnięto jednak z feedbacku w niektórych miejscach. Przykład wczytywania gry. Co jeżeli grałem starą wersję demo i mam 4 sloty save'ów zajęte, no to muszę sobie je ręcznie wykasować, szukając lokacji save'a po dysku, bo nie ma tutaj niestety opcji usunięcia save'a w menu. Co ważne, warto wejść sobie też w opcje i poprzestawiać na przykład Fog of War, czyli mgłę wojny, zasięg naszego widoku i przysłanianie tego, co nie widzimy. Fog Alpha warto dać na około 40, wtedy to, czego nie widzimy, jest delikatnie przyciemnione, ale nie jest czarne, a także nie wprowadza nas w błąd zbyt małym właśnie nałożeniem tej czerni. Warto też pamiętać, że pod R-em możemy obracać przedmioty w ekwipunku, co ułatwia ich sortowanie. Tak samo moduły w bazie. Instalujemy je pod J w naszym jakby takim komputerku przenośnym i te sloty, te powiedzmy moduły w bazie mamy już na start, a ja pół gry myślałem, że najpierw muszę je skraftować, by je mieć. Nie, możemy je postawić od razu. Mam jednak wrażenie, że w grze dokręcono we wczesnym dostępie w sposób trochę durny śrubę grindu. Mam wrażenie, że w poprzedniej wersji tej demkowej mogłem wypić jedną, dwie butelki wody, mając połowę statystyki pragnienia i byłem już nabombany na 100%. Teraz butelka wody to 20 punktów. By się napić z 40 do 100 trzeba 3 butelki wody. A brudna butelka wody to tylko 15 wody. Czyli dwie brudne butelki są lepsze niż jedna czysta. Co sprawia, żeby się napoić nawet brudną wodą, to trzeba jej wypić cały beczkowóz. Takim absurdem jednak cuchnie mocniej w innych miejscach, gdy lekarz uleczy nas za większą ilość kasy niż kupienie u niego apteczki. Mam też wrażenie, że gra działa dużo gorzej pod kątem sztucznej inteligencji. Czasami wilki stojące dosłownie obok bandytów lub innych ludzi nie mają zamiaru ich atakować, mimo że atakują nas z większego dystansu. Ogólnym i dużym problemem Zero Suvert jest troszeczkę silnik tej gry, mający różne duże ograniczenia, nie pozwalający na przykład na niektóre realne symulacje. Z jednej strony ten silnik pozwala na moderkę, bardzo fajną, bardzo ciekawą, z drugiej jednak przeciwnicy mają taki system amunicji, że próć do nas będą w nieskończoność. Faktycznie muszą przeładować, muszą się gdzieś wycofać, ale dalej prują do nas w nieskończoność. Wiele różnych problemów tego silnika objawia się, no i tutaj na przykład w Stone Shard, który też bazuje na podobnym silniku. Przykładem tego jest skończona liczba pomieszczeń, roli, miejsc. Te gry na tym silniku są bardzo mało losowe. Są one bardzo statyczne, umieszczone jakby w grze i z góry wiemy, że tam już nic nie będzie, bo i tak dany budynek czy dane wnętrze wygląda w taki sposób, jaki wygląda i wiemy, że tam nie będzie skrzynki. Technicznie też wkurza nas ilość wyczytywania. Obliczanie nowej mapy zajmuje niestety dość długo. Ja czasami w alt-tabie robiąc coś innego zapomniałem, że w sumie gram w tą grę. Jestem też ogromnym antywanem tego durnego
wiernego systemu, w którym wiem, że przeciwnik ma kałacha, ale muszę go zmacać przez 30 sekund po otwarciu zwłok, by dowiedzieć się, że ma kałacha. Jeżeli ktoś z was ma ochotę wypierdzielić monitor przez okno, gdy macając przeciwnika przez 5, 6, 7 sekund dostajecie kolbę prosto w dupę, to Zero Sievert nie jest grą dla was. Oczywiście to można troszeczkę zbagować. Jak? Otwieramy przeciwnika i potem go szybko zamykamy, otwieramy go ponownie i ten system otwierania, co przeciwnik ma na sobie, zaczyna się od przeciwnej strony, czyli od broni. Nie lubię też niektórych pomysłów. Jak jesteśmy najedzeni, tak pod sam kurek, to mamy bonusową ilość udźwigu. Jestem nawalony żarciem i biciem, więc mogę więcej nosić. Jak głodniejemy, to spada nam ten bonus. Jak nie jesteśmy głodni, jest wyraźnie podane, że nie jesteśmy głodni, not hungry, tak jest podane w grze, to dostajemy karę w postaci braku bonusa z bycia nażartym pod kurek, co się nie trzyma w ogóle logiki. Grając Zero Sievert miałem też wrażenie, że autor poczuł kasę. Masę rzeczy nie dokończono przed wydaniem do wczesnego dostępu, na przykład poprawnych opisów przedmiotów. Fajnie, że mogę sobie coś zbudować w bazie, tylko co mi to da dokładnie? Nie wiem. Część zadań też ma wylew, zbierz różne składniki, mówi ci barman, wysuwając te składniki na ladę do kupienia. Próbując też Zero Sievert, musicie przygotować się na mocny repeat backtracking, czyli wchodzimy do magazynu bossa, tona staffu, itemów, przedmiotów, ale wychodzimy tylko z paroma, no bo więcej nie uniesiemy. No ale to jest standard taki gierek, ale warto o tym wspomnieć. System, w jakim zrobiono grę, dziwnie też spawnuje przeciwników i nimi steruje. Wpadamy do Lazara, bossa tego pierwszego świata lasu, a tam są bandyci z jego sługami i strzelają się do nich od razu, nawzajem, bo tak ich po prostu odrodziło, czyli dwie frakcje przeciwne sobie odrodziło obok siebie. W silniku taki gierek, jak tam, brakuje też ifów. Znajdź ta Tartak. Cel zadania. Znalazłem go już 5 razy. Jeszcze quest robi z nas idiotę. Znalazłeś tartak? Spoko. To teraz wróć o tym powiedzieć. Wróciłeś? Spoko. Masz tu tubkę do naprawy broni, jak z każdego innego zadania, a potem wróć tam, gdzie byłeś i dobij bandytów w tartaku. Jakby się tego nie dało zrobić za jednym zamachem. Takich zadań jest kilka i można dostać od tego raka. Znajdź dziurę guli. Potem wróć. Powiedzieć, że znalazłeś dziurę guli, a potem wróć tam, dobij tę gulę i wróć znowu. Jest wiele irytujących rozwiązań, na przykład broni nie możemy modyfikować poza bunkrem, czyli nawet sobie chwytu nie dokręcisz do broni, bo musisz mieć do tego cały warsztat. I można się ostro pomylić, sprzedając wymaksowaną broń, bo broń naprawiamy, mając ją w ręku, ale modyfikujemy w ekwipunku. I srób, przypadkiem broń z ekwipunku leci do handlarza do sprzedania. No, dużą wadą jest jakość zadań. Przynieś, zabij, pozamiataj. Niby czego się spodziewałeś w stalkero-tarkorowym świecie, ale no Jezu, to jest nudne do ekstremium. Zadanie, no more barks. Idź, zabij wilki, znowu. Wow. Patrząc na devlogi, gra przede wszystkim awansowała graficznie, ale właśnie niezbyt mocno mechanicznie pod kątem tego, co mamy robić w tej grze. Ja niestety mocno odbiłem się od tego systemu zadań. Jest ewidentnie tak zbudowane, byśmy w tej grze niepotrzebnie spędzili dużo czasu. Głównym problemem Zero Sievert jest trochę narost ilości przedmiotów, ilości modyfikacji, mechanik, broni w stosunku do samego sensu grania. To podjaranie początkowe troszeczkę mi opadło, jak tylko znajdziemy pierwszą, dobrze pasującą do nas pukawkę. Zadania nie dają nam kolejnego progresu, czegoś dalej, celu. Z początku mnie to ciekawiło, by znaleźć na przykład maszt radiowy. Znalazłem też skrzynkę do jego naprawy i co? I nic. Zero Sievert rozpaczliwie potrzebuje jakiegoś wątku, czegoś, co będzie nas pchać dalej, poza tym zdobywaniem ekwipunku. Mimo że nie jest to najważniejsze dla tego gatunku, to napędza gracza do dalszej gry, skoro jest to gra single player dla jednego gracza. Jeden gość na Steamie napisał po 40 godzinach w grze, że to wciąż powinno być in development, a nie w sprzedaży. Pełna wersja według opisu będzie posiadać więcej mapek oraz więcej broni i opcji ich customizacji. W mojej ocenie nie tędy droga. Zero Sievert powinno posiadać większą wielogrywalność, czyli misje główne, poboczne, czyli inne bronie niż tylko palne, na przykład miotacz ognia, czyli inne umiejętności, na przykład pozwalające postawić ognisko, ugotować jedzenie w dziczy, albo na przykład przerobić sobie brudną wodę na czystą w dziczy, bez wracania do bunkra, żeby to jakoś trwale było zrobione, tak, żeby można było tę lokację w całości zeksplorować przez na przykład 2-3 dni w grze, nie wracając do bazy, czyli możliwość wykorzystania na przykład stolików do craftingu w fabryce. Niby na szczęście opcje i mechaniki pozostają otwarte dla propozycji dla autora, fajnie, wciąż jednak to solidna produkcja,
produkcja pod kątem klimatu i tego, jak przyjemnie się poznaje sekrety tej gry, rzadkie bronie. Jak zachowują się przeciwnicy, to, że wiele modyfikacji ma wpływ na kopa broni, rozrzut, zachowanie postaci, stabilność przymierzenia... Skupienie celownika, mega. Jednak ja nie jestem tak zachwycony jak użytkownicy na Steamie z uwagi na bardzo wolną zabawę. Zostawiam więc miniaturkę leciutką, zieloną, taką powiedzmy ok z plusem. Dawno nie grałem w tak klimatyczną, acz prostą grę, z drugiej jednak w takim, z takim wybrzuszeniem w ilości broni, modyfikacji przedmiotów w stosunku do samego celu zabawy, który leży głęboko w dole. W pewnym momencie miałem chyba wszystko, co jest najlepsze w tej grze, no i za bardzo nie wiedziałem, co dalej mam robić, a tych wszystkich questów z cyklu wróć 10 razy, zabij wilki po raz 10 naprawdę nie chciało mi się robić. Finalnie, jestem dość zgodny z ocenami dla tej gry, ale nie 91% lajkaczy, dałbym takie powiedzmy 85%. Przede wszystkim niesamowicie tęgi klimat i niesamowicie duża satysfakcja z porobienia przeciwników, z tego, że często zdarzają się losowe sytuacje. Strzelamy się z kimś w lesie, po chwili ktoś trzeci dołącza, strzela się tam, albo wilki przylatują, albo gule, albo inne brutalne stwory. Z drugiej jednak gra nastawiona jest na bardzo długie przysiadówki, w których możemy stracić 30-40 minut gry. Możemy grać za dnia, każdy i wtedy nas po prostu widzi. My też wszystko dobrze widzimy, ale jazda w Zero Sievert zaczyna się na noktowizji albo z latarką. Modyfikowalność jest specyficzna. Z jednej strony każdy numerek coś zmienia w statystykach broni, z drugiej jednak przeciwnik dostający no bańkę po prostu w czoło ze snajpy, z przymierzeniem najlepszej snajpy w grze, natychmiast do nas od razu strzela. Od razu wie, gdzie my jesteśmy. I to czasami bywa jednak zero-jedynkowe. Oceny na Steamie są bardzo pozytywne, a nawet te negatywne mówią, że Steam wymaga ocen neutralnych. Może do tej gry powstaną mody, bo to dość modyfikowalny silnik. Są rzeczy, jakie mocno rozczarowują. Budowanie bazy. Zbudowałem sobie łóżko, mam teraz kupkę pikseli więcej w bazie. Tam stoi sobie takie łóżko pixelartowe, które daje niewielki bonus. Wow! Bardziej myślałem, by ta baza faktycznie się zmieniała. To jest garstka marnych pikseli, co sprawia, że cena tej gry jest w mojej ocenie trochę za wysoka i łącznie cały tytuł ląduje w mojej ocenie na miniaturkę leciutko zieloną nie w pełni. Z początku myślałem, że będzie to większe arcydzieło, że premierowa wersja od demka będzie się mocno różniła, a różni się, no, prawie wcale. Gra się świetnie, ale jedne mechaniki są mocno rozbudowane, inne wcale nie rozbudowane. To mnie trochę kuło, nie pozwoliło niestety na pełną zieleń. Na koniec klasyczna scenka podziękowalna płatnym subskrybentom na topecie leży Evil West oraz Floodland, a także parę demek różnych gierek, w tym jedno polskie demko. Pytanie też końcowe do was, czy ktoś z was robił kiedyś coś za pomocą mapmakera nazwanego Incarnate? To taka strona do robienia mapek gierek RPG, fantazy do sesji RPG i tak dalej. Jeżeli tak, dajcie znać, z miłą chęcią popytam trochę w tym temacie. Myślę też, że pokażę wam jeden ciekawy eksperymentalny tryb, jaki pojawił się w Battlebeat Remastered, ale to za chwilę. Tyle.